Dobry wieczór. Witam Was, kochane, bardzo, bardzo serdecznie. Między nami, kobietami, w Dniu Kobiet. Wszystkiego dobrego, prosto z Holandii, prosto z Amsterdamu. Wszystkie kwiaty Holandii dla Ciebie, droga kobieto. Witam Was bardzo serdecznie na live z okazji Dniu Kobiet. I czekam na ten komentarz pierwszy. Witam Facebook, witam Instagram. Dobra, kochani, chwilę, muszę się skupić. Cześć kochani, witam Was, dobra, już wszystko wiem. Witam Was bardzo serdecznie, wszystkich tych, którzy dołączają. Nie śpicie, myślałam, że świętujecie, kochani. Miło Was widzieć, moje kochane fanki, cudowne kobiety. Dobry wieczór, jeszcze zdążyłam przed końcem tego wspaniałego, pięknego dnia. Dobry wieczór. Raczek Elbląg, pozdrawiam, widzę. Cudownie, kochani, pięknie, zaproście. Kobiety, które lubicie w komentarzu na ten live, bo myślę, że będzie warto. Drogie kobiety, wszystkie kwiaty Holandii dla Was w tym pięknym dniu, dla moich sióstr pięknych, cudownych. I tutaj macie wspaniałe, piękne tulipany ode mnie właśnie prosto z Amsterdamu, prosto z Holandii. Wszystkiego cudownego dla Ciebie, droga kobieto, w Dniu Kobiet. Dużo miłości, spełnienia, miłości do siebie przede wszystkim, do świata i od świata dla Ciebie życzę. A jeśli nie lubisz, kochana, tulipanów, to mam dla Ciebie róże. Wszystkiego dobrego, drogie siostry, kochane, w tym pięknym dniu. Ten, kto wymyślił ten piękny dzień, to po prostu powinien dostać Nobla. Naprawdę, cudownie. Kochane, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na pogaduchy tutaj między nami, kobietami, ale nie tylko. Będzie tarot, będzie też... będziemy pytać przewodniczek duchowych, bogiń różnych kultur o wsparcie na ten rok dla każdego znaku zodiaku. Kochane, piszcie, skąd mnie oglądacie, z jakiego kraju, skąd jesteś. I wszystkie kwiaty, jak i kwiat, i kobiety są piękne. Tak, i oczywiście. Piszcie, kochane, skąd mnie oglądacie i czy w Waszych krajach również obchodzi się Dzień Kobiet. I drogie kobietki, wszystkie moje kochane znaki zodiaku, życzę Wam tutaj piękna, przede wszystkim piękna wewnętrznego. I pamiętaj, droga kobieto, że najpiękniejsza kobieta to taka, która się uśmiecha. I każdy pan, każdy mężczyzna to potwierdzi. I z pewnością każdy mężczyzna i kobieta również się ze mną zgodzi. Więc tego uśmiechu i powodu do uśmiechu życzę Ci każdego dnia. Jeżeli życie czasem nie przynosi tego uśmiechu, znajdź ten uśmiech w sobie, w swojej duszy. I tego Ci z całego serca życzę tu i teraz. Miło Was widzieć z Egiptu, Grażynka, pięknie. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Berlin, pięknie. Kochani, te buziaki, wszystkie dzisiaj, dostałam właśnie od kobiet na marynarce i przesyłam te buziaki oczywiście dla Was. Jak się czujecie? Jak się macie w ten piękny dzień? Czy panowie się sprawdzili? Czy synowie się sprawdzili? Czy brat, siostra, a może ważna dla Ciebie kobieta złożyła Ci dzisiaj życzenia? Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia dla Was i każdej z osobno, każdemu znakowi zodiaku chcę powiedzieć dzisiaj, za co tak bardzo Ciebie cenię, za co tak bardzo Ciebie lubię. Nawet się przygotowałam, kochani, ale ja tak ostatnio piszę brzydko
że sama nie mogę odczytać. Natomiast z takich ogłoszeń witam również panów, którzy wpadają tutaj. Lew złożył życzenia, pięknie. To miły lew, Jadziu. Miłosława pisze, tak, uśmiechamy się czasem przez łzy. To niedobrze. Udawanie nigdy nie jest dobre. Ale pięknie Was widzieć, kochane, ale ślicznie. Trochę ogłoszeń i za chwilę zaczynamy. Kochani, cały czas podczas tego live trwa konkurs. Już tutaj niektóre panie wygrały. Podczas tego live, uwaga, Facebook, ale też Instagram. Do północy, jeżeli jeszcze nie wystawiłaś tutaj recenzji dla mojej osoby, dla moich usług, Wróżka Anna, to możesz to zrobić. Zrób to nie tylko dla mnie, ale zrób to dla innej kobiety. Może ktoś się boi, może ktoś nie wierzy, a może chciałby potwierdzenia, może jakiejś dobrej rady od drugiej kobiety. Czy warto skorzystać z usług Wróżki Anny? Czy to jest tarot, czy to jest rytuał, czy wszelka inna pomoc. Także jeżeli jesteś na Instagramie, możesz szybko zajrzeć na Facebooka i wystawić jeszcze tą recenzję. Niestety pamiętajcie, że na Facebooku można wystawić recenzję tylko raz. Więc jeśli to przez kilkanaście lat ostatnich zrobiłaś, cześć, witam wszystkich, którzy dołączają, zrobiłaś to, to nie da się zrobić to drugi raz. Witam też panów, jest i pan niebieski. Dobry wieczór, miło nam, pięknie tutaj. Kochani, to live nie tylko oczywiście dla kobiet, głównie tu będzie bardzo kobieco, ale z rad również mogą skorzystać panowie, jak najbardziej. Wziąć troszkę dla siebie tej delikatności, tej czułości, tej energii kobiecej, dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej nocy. Tu Amsterdam, tu się, kochani, nie śpi o tej porze. Ale jak widzę, u Was też nie. No dobra, kochani, także wracając do konkursu. Możesz wystawić recenzję dla mojej osoby, dla moich usług na Facebooku. Ale też zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku możesz oznaczyć ważne dla Ciebie kobiety, aby właśnie posłuchały dzisiejszego live, aby skorzystały z rad na najbliższy rok, aż do kolejnego Dnia Kobiet. Także wybiorę też panie, które zaproszą największą liczbę innych pań również do konkursu. No i oczywiście konkurs już tutaj niektóre panie wygrały. I to jesteś oczywiście ty, Jadziu, i Boss Lady, nie wiem jak masz na imię, kochana, Barbara Rabenda i Anna Solecka. Dziewczyny, wy piszecie do mnie na Messenger bądź na WhatsApp swoje imię, nazwisko, datę urodzenia oraz życzenie Twojego serca. Wszystkiego najlepszego z okazji kobiet dla słuchaczek i dla siostry, Brat Niebieski na Instagramie. Także kochane, wszystkiego najlepszego z okazji kobiet od mojego brata, tutaj wiernego fana również. Dziękujemy. Już niebieskie serduszka lecą. Tutaj fajnie. Dziękujemy serdecznie. Także również, jeżeli wystawiasz recenzję na Facebooku dzisiaj do północy, czyli jeszcze zdążysz, 8 marca, to jest gwarancja Twojej wygranej, więc od razu napisz do mnie na Messenger bądź na WhatsApp swoje imię, tak jak się przedstawiasz na Facebooku, datę urodzenia oraz jedno życzenie Twojego serca. I dzisiaj to dla Was właśnie ten rytuał będę, kochane, wykonywać. Jeszcze na pewno wybieram Panią Kasię Poradę, tak? Agnieszkę Bieniek i Żanetę Zawieję. Te panie się też do mnie odezwijcie, bo już zauważyłam przy poście, że oznaczałyście dużą liczbę innych kobiet. Także dziewczyny, piszecie do mnie i dzisiaj w nocy wykonuję dla Was przepiękny rytuał. Wideo z rytuału otrzymacie do 7 dni
roboczych. No i fajnie, lecą serduszka. Dla brata niebieskie, dla ciebie Aniu czerwone. Pięknie, cudownie. Bardzo jestem wdzięczna. No dobra. Dużo się tu dzieje, widzę. Fajnie, pięknie. Także, kochani, cały czas konkurs trwa. Również panowie mogą wziąć udział w tym konkursie. Ja wszystkich tutaj biorę pod uwagę. Będziemy pytać dzisiaj kart Tarota o dobrego ducha na najbliższy rok dla ciebie. Co to za osoba? Kim ta osoba jest dla ciebie? Może być to osoba z przeszłości, może być to ktoś, kto wejdzie do twojego życia. Ktoś, kto dobrze tobie życzy. To na pewno, o to na pewno spytamy, bo przecież o to chodzi, bo kobiety, dla kobiet, wszystkich kobiet, relacje są przecież tak bardzo ważne. Ale też zapytam bogiń różnych kultur, przewodniczek duchowych, które to boginie będą ciebie wspierać przez najbliższy rok i którą to boginię różnych kultur możesz prosić o wsparcie. No dobra, kochani. Jak się czujecie? Jak się macie? Pochwalcie się tutaj. Może jakieś prezenty były? Może jakieś piękne życzenia były? Może jakieś piękne niespodzianki były? Może ktoś zaskoczył? Pochwalcie się jak najbardziej, drogie kobiety. Co was dzisiaj zaskoczyło? Co wam dzisiaj sprawiło radość? A może ty sama sobie sprawiłaś tą niezwykłą radość dzisiaj? Witam wszystkich tych, którzy dołączają. Oczywiście tym paniom, które już wygrały, serdecznie gratuluję i oczywiście pamiętajcie, konkurs cały czas trwa, także to będzie przepiękny rytuał dzisiejszej nocy, który dla was tutaj wykonam z pewnością. To jest tak piękna kobieca dziś energia, że inaczej być nie może. I dzisiaj też doceniam was szczególnie. No dobra, kochani, droga baranico, chciałam powiedzieć. Dla wszystkich znaków zodiaku osobno chcę złożyć takie szczególne życzenia i powiedzieć, za co tak bardzo ciebie lubię i za co tak bardzo ciebie cenię, droga kobieto, baranico. Bardzo cię cenię za odwagę, bardzo cię cenię za szczerość, za dynamizm przede wszystkim. Pamiętaj o tym. Droga byczyco, kocham cię za prawdę, pamiętaj o tym. Kocham cię za konkrety, za twoją przedsiębiorczość, za twarde stąpanie po ziemi, za traktowanie życia bardzo serio. I droga byczyco, kocham cię również za to, że dotrzymujesz zawsze słowa, ale też za radość życia, za kochanie życia ziemskiego. Droga bliźniaczko, bardzo ciebie cenię i bardzo ciebie lubię za lekkość, za spotkania towarzyskie, za wspólne spotkania w restauracji, za biesiadę, za to, że zawsze jest o czym z tobą rozmawiać, za wspólne delektowanie się jedzeniem i wszelkimi innymi przyjemnościami ziemskimi i za to, że zawsze jest o czym z tobą rozmawiać. Droga kobieto, raczyco, jesteś taka kochana. Cenię cię bardzo za uczciwość, za dobre i otwarte serce i za szacunek do drugiego człowieka. Dzisiaj o dobrych rzeczach tylko. Tak? Droga kochana lwico. Zaraz ja się tu popłaczę po prostu. Bardzo cię cenię za twoje dobre serce, za klasę, w niektórych przypadkach za hojność, za również kochanie życia, za odwagę, za to cię bardzo cenię, za dostojność.
No fajnie, fajnie, bierzcie do serca to, co mówię. Droga Panno, uwielbiam Cię za Twoją pracowitość, za to, że tak szybko się irytujesz, a często o tym nie mówisz, za Twoją skromność, droga Panno, za to, że mało gadasz, a dużo robisz i że zawsze można na Ciebie liczyć. Droga Wago, droga kochana Wago, uwielbiam na Ciebie patrzeć, bo jesteś przepiękna, przepiękna w geście, przepiękna w ruchu, przepiękna w ogóle, piękno Twoje wewnętrzne aż bije, w końcu jesteśmy obie z planety Wenus i uwielbiam Cię, droga Wago, że potrafisz się zachować w każdej sytuacji. Ale fajnie. Dochodzi, dochodzi, mam nadzieję, że dochodzi. Waga sucha, pięknie, cudownie. Droga Skorpionico, kocham Ciebie bardzo za Twoje mądre oczy, za wiarę w miłość, za to, że zawsze jesteś prawdziwa i często, chociaż mierzysz się z ogromną awersją otoczenia, i krytyką za to, że mówisz prosto w twarz prawdę. Ja bardzo Cię za to cenię. Pamiętaj o tym. Droga strzelczynio, wariatko kochana. Uwielbiam z Tobą imprezować. Pamiętaj o tym. Jesteś wspaniała. Jesteś wspaniałym kompanem. Można z Tobą konie kraść. Wszelka przygoda, impreza z Tobą jest doskonała, ale przede wszystkim też cenię Ciebie za przedsiębiorczość, za odwagę, za spirytualizm, za szerokie horyzonty. Drogi Koziołku, fajnie, życzenia składam, kochani, Ty wszyscy, którzy dołączają. Droga siostro, koziorożcu, bardzo cenię Ciebie za to i bardzo lubię Ciebie za to, że zawsze można na Ciebie liczyć. Lubię Twoje zasady, choć one są często trudne. Lubię Ciebie za to, że jesteś taka poważna i lubię Ciebie za to, że cenię za to, że temat pieniędzy, rozmowy o pieniądzach nigdy nie stanowią dla Ciebie problemu. Droga wodniczko, cenię Cię bardzo serdecznie, bardzo, bardzo, bardzo mocno za otwarty umysł, za to, że zaskakujesz mnie często spojrzeniem na świat, jakże innym, jakże otwartym. I droga rybko, kochana, cenię Cię bardzo serdecznie za empatię, za to, że potrafisz słuchać, że rozumiesz, że potrafisz pocieszyć, droga rybko, i bardzo Ciebie cenię za to, że masz niezwykłą wrażliwość, niezwykle kolorową duszę. I weźcie sobie to bardzo mocno do serca. Uwierz, ile w Tobie jest dobra. Wszystkiego dobrego, kochane siostry moje. Wszyscy pamiętajcie, że jeśli spotykamy się w danym świecie materialnym, jesteśmy połączeni, także nie ma przypadków. Oczywiście procentowo można to rozłożyć, ja zawsze mówię, że jest czynnik ludzki, czynnik boski. Natomiast jeśli chodzi o duszę, wszyscy jesteśmy połączeni. Fajnie. Rybka, dziękuję. Cudownie. Także to chciałam Wam każdej z osobna tutaj dzisiaj powiedzieć, to przekazać i te życzenia tutaj złożyć. I kochani, pogadamy dzisiaj trochę o tej energii kobiecej, z punktu takiego ezoterycznego oczywiście. Ale fajnie, cudownie, pięknie. Ale dziękujecie. Piękne, podoba mi się to. Dobrze, że jesteś, Małgosia pisze.
Też się cieszę, że jesteście. Ojejku, jak ładnie, Zuzia pisze. Kocham Cię za Twój uśmiech, piękne, bystre oczka i zawsze pozytywną energię. Fajnie, dziękuję serdecznie. Piękne to jest. Kochani, no ja wczoraj oczywiście balowałam. Niektórzy widzieli, tak? Wczoraj już, od wczoraj mój Dzień Kobiet trwa, także wczoraj się, kochani, bawiłam, gościliśmy w Amsterdamie tutaj Chrisa Browna, oczywiście, i parę słów tylko Wam powiem, że po prostu był sztos całkowity, także było super, także było pięknie, jednak jak po prostu przyjedzie Ameryka, to jest zupełnie inny wymiar tutaj koncertu, inny wymiar show, także po prostu zbierałam, kochani, szczękę z podłogi, także show było przepiękne, super koncert, Krysia pisze, także Chris Brown, jedynka numerologiczna dla tych, którzy są ciekawi, zodiakalny byczek, także no wiadomo, no, sukces go nie ominie, także sukces i tak mu jest pisany bez względu na to, co media piszą, aż przykre to jest często, co piszą, bo jest to tak naprawdę doskonały performer, doskonały tancerz, najlepszy, tak uważam, po Michaelu Jacksonie, zresztą sam mówi, bardzo często przyznaje się do tego, że właśnie tą inspiracją był największą właśnie Michael Jackson, także dla niego, także doskonałe show, wspaniali tancerze, fajnie, ale piękne rzeczy piszecie, cudownie. Muzyka na żywo zawsze jest piękna, otóż to jest zupełnie coś innego, także było cudownie, było pięknie. I miło się też patrzyło, dlatego że wiedziałam, że wśród tancerzy, tancerek jest, tańczy również Polka, także to było tym bardziej, na to bardzo przyjemnie się patrzyło. Także być może niektórzy z Was wiedzą, a może nie, także taka piękna Polka z włosami długimi, ciemnymi do pasa wręcz, przepięknie tańczyła na równi właśnie z Afro Amerykanami, także pięknie się na to patrzyło, że dawała radę, bo jednak wiemy, że te możliwości fizyczne są odmienne, prawda? No a poza tym też tak parę kąsków Wam sprzedam, że ta właśnie Polka, ta tancerka była również, przyprowadziła inne tancerki Chrisa Browna do innej Polki, właśnie w Amsterdamie, i to jest przepiękne, że Polki na całym świecie się łączą i jeśli przyjeżdżają gdzieś, to wspierają właśnie polski biznes i to jest przepiękne. Także Amsterdam żył przez 2 dni Chrisem Brownem, nawet taksówkarze jak się zatrzymywali, to pytali: Chris Brown, czy jedziesz na koncert? Także wspaniałe show. Cudownie, po prostu dziewczyny latały biustonosze po prostu, także i takiego pisku, a wiecie, że na koncerty chodzę, bo w tamtym roku byłam na 13, ale takiego pisku i takiego krzyku i takich owacji nie słyszałam nigdy w życiu, właśnie jak wczoraj, kiedy śpiewał Chris Brown, to było naprawdę niezwykle, warto coś takiego doświadczyć, a poza tym tutaj, no ja uwielbiam, kiedy świat się łączy, kiedy wieża Babel runie, kiedy wszyscy się łączymy, wszystkie rasy świata, wszystkie kultury w jednym miejscu tańczymy i łączymy nasze dusze, to jest niezwykłe, uwielbiam ten stan. A Ty, czy wybierasz się na jakiś koncert, czy lubisz, czy raczej unikasz, a może masz coś zaplanowane? Kochani, Wy w Polsce też macie pięknych artystów, wspaniałych, nie wspomnę o Londynie, bo tam gdybym mieszkała w Londynie, to chyba bym w ogóle nie pracowała, tylko korzystałabym z uroków miasta, także naprawdę było wspaniale, także warto chociaż raz doświadczyć takiego wielkiego spędu
wielkiej energii, kiedy przyjeżdża gwiazda, niekoniecznie ta, którą lubisz, ale być może ktoś znany. Zawsze warto wziąć udział w czymś takim, bo to jest naprawdę piękne doświadczenie. Także nie czekaj, korzystaj, bo pamiętajcie, że w tym naszym życiu materialnym my jesteśmy tylko chwilę, jesteśmy tylko moment. Także korzystaj z życia, tu i teraz. Jesteś tu i teraz. Przeszłość już nie istnieje, pamiętaj o tym. No dobra, kochani, tyle. Chyba, że macie jeszcze jakieś pytanie. Planuję koncert London, Boris Brejcha. Dobra, okej. Okay. Bjork przeczytałam gdzieś, ale mi umknęło. Fajnie. Super, super. Londyn w czerwcu. Pięknie, koncert. To fajnie. Czyli gdzieś tam chodzicie, czyli gdzieś się udzielacie. Pięknie, cudownie, wariaty. Dobrze. Fajnie. No dobra, kochani, trochę o energii kobiecej. Fajnie, fajnie. Dobra, do Amsterdamu też się wybieracie niektórzy. Fajnie, Berlin, cudownie. No Polska macie też przepięknych, bo obserwuję, jakie gwiazdy jeżdżą do Polski, także nie jest źle, nie jest źle. Także można również gdzieś się udzielić. No dobra, kochani. Jak to z tymi kobietami jest? Czy ty, droga kobieto, jesteś szczęśliwa, że jesteś kobietą? A może wolałabyś być mężczyzną? Może wolałabyś, może uważasz, że łatwiej by było, gdybyś była mężczyzną? Czy lubisz kobietę? Czy lubisz siebie? Czy lubisz swoją energię kobiecą? Czy korzystasz, kobieto, ze swojej intuicji? Jeśli ją masz oczywiście, jeśli uważasz, że ją masz, jeśli nie wiesz, czy ją masz, to zapytaj kogoś światłego, czy masz tą intuicję. A jeżeli masz tą intuicję, droga kobieto, to dlaczego jej nie słuchasz? Arletka pisze, jestem szczęśliwą kobietą. Kasia, będę na koncercie Beyoncé w Warszawie. Pięknie, cudownie, z pewnością będzie pięknie, fajnie. Dzień kobiet, spędzony w teatrze, na super komedii. Pięknie, wspaniale, cudownie. No dobra, kochana, pomyślcie sobie albo zróbcie sobie taki test. Tak Wam radzę, ja wróżka, kobieta. Narysuj siebie na kartce, w spódniczce, ty, siebie, kobietę. I wypisz 5 najbliższych kobiet w Twoim otoczeniu. Może być to córka, może być to mama, może być to przyjaciółka, a może to twoja fryzjerka, może pani od paznokci, może masażystka, może nauczycielka. Pomyśl o tych kobietach, a najlepiej napisz na kartce najbliższe kobiety, z którymi najczęściej spędzasz czas bądź masz kontakt. I ten właśnie czas Dnia Kobiet jest wspaniałym czasem do przemyślenia Twoich relacji z kobietami, bez względu na to, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Przemyśl, jakie Ty masz te relacje z kobietami. Czy Ty lubisz te kobiety, które są wokół Ciebie, czy raczej nie? Przemyśl to. Znajdź te ważne kobiety w Twoim życiu. Zastanów się, kogo podziwiasz, czy jest jakaś kobieta, którą podziwiasz w swoim życiu. I zapewniam Cię, że jeżeli nie ma czegoś takiej osoby, to będzie Ci bardzo trudno przejść przez to nasze życie. Pamiętaj, że samej nie dasz rady. Przeczytaj być może jakąś biografię, zainspiruj się kimś, poszukaj. Tak dzisiaj jest dużo kobiet, które bardzo wiele robią dla innych kobiet. A może Ty jesteś taką kobietą, która chce pomagać innym kobietom? Także napisz w komentarzu, czy jest jakaś osoba, która Cię bardzo mocno inspiruje, ktoś, kogo podziwiasz. Może również to będzie inspiracją dla
innych kobiet. Co robisz w swoim życiu dla innej kobiety? Czy w ogóle zastanawiasz się nad tym, czy jesteś dobrą tutaj kobietą dla innej kobiety? Bez względu na to, czy jesteś w związku z mężczyzną, czy z kobietą, bo o kobietach dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać. Mam to szczęście, że zawsze jest przy mnie jakaś kobieta. Ja mam to szczęście, że zawsze są przy mnie jakieś koleżanki, przyjaciółki. Mam to szczęście, że już od podstawówki koleżanki się o mnie biły. Także ja osobiście z kobietami nie miałam nigdy problemów, ale bardzo często słyszę od kobiet, z którymi pracuję już od wielu lat, że pani Aniu lepiej się dogaduje z mężczyznami. I jeżeli jesteś taką kobietą, to tutaj bije alarm. Już od razu ci mówię, że nie masz się czym chwalić tak naprawdę. Naturalne, natura nas tak stworzyła od zawsze, że skupiałyśmy się z innymi kobietami. Mężczyźni kiedyś szli na wojnę, kobiety spędzały czas razem, gotowały razem, wychowywały dzieci, tak? I natura nas tak stworzyła, że ciągnie nas do innej kobiety, że potrzebujemy mieć koleżankę, przyjaciółkę, najlepiej siostrę, fajną siostrę. Także kobieta w życiu drugiej kobiety zawsze jest bardzo ważna. Pamiętaj o tym. Wracając do kobiet, które często mówią, że lepiej dogaduje się z mężczyznami. W 20% faktycznie może tak być, że nie jest, droga kobieto, to zależne od ciebie, ale to jest tylko 20%. Na 80% poprawy w relacjach z kobietami ty masz wpływ. Zastanów się zatem, dlaczego te kobiety ciebie nie lubią. Może jest problem z zasadami. Twoimi zasadami. Każdy, to tak jak mężczyzna powinien mieć przyjaciela, kolegę, brata, sąsiada, tak ty, kobieto, powinnaś mieć przyjaciółkę, koleżankę, kogoś bliskiego. Fajnie, jednym okiem czytam tutaj komentarze. I to jest naturalne. Jeżeli chodzi o sprawę astrologii. Panie spod znaku byków oraz wag są z Wenus. Ja wiem, że gdzieś tam pisali, że kobiety są z Wenus, mężczyźni są z Marsa. To jest porównanie. Bzdura jak ta lala generalnie, ale no to jest po prostu porównanie. Jeżeli sobie porównujemy, no to piękne to jest porównanie. Natomiast w astrologii Wenus, czyli jedyna planeta kobieca, błyszcząca najbardziej, opiekuje się zodiakalnym bykiem i wagą. I te panie właśnie, wagi i byki, mają naturalnie, jakby kosmicznie, największy problem z zazdrością innych kobiet. To nie jest też zazdrość taka toksyczna. Czasami jest to, często nawet jest to taka zazdrość: podziwiam ciebie, w stylu podziwiam ciebie. Dlatego, że na Wenus wszystkie inne planety patrzą. Oczywiście w przenośniach mówię. Wenus błyszczy. Poza tym właśnie panie byki i panie wagi mają właśnie dzięki tej Wenus taką zaradność w sobie, że zawsze troszkę inaczej wyglądają. Że mają ten błysk w sobie. Potrafią też bardzo często z czegoś, na przykład bardzo taniego, zrobić coś, co wygląda jak milion dolarów, coś, co błyszczy. I tego właśnie inne znaki zodiaku zazdroszczą. Ale to nie musi być zazdrość toksyczna. A jeśli jesteś innym znakiem,
tutaj niż byk i waga i uważasz, że wszystkie kobiety ci wszystkiego zazdroszczą, to coś jest nie tak. Zastanów się nad sobą, droga kobieto. Tak jak powiedziałam, powiem też nieładnie, może takie kobiety, które mówią, że dogadują się lepiej z mężczyznami, po prostu często chcą odbić ukochanej kobiecie, czy siostrze, czy przyjaciółce mężczyznę. Także może po prostu brakuje tutaj zasad. Jeżeli też śpisz z wszystkimi mężczyznami w ogóle, których znasz, to też nie myśl o tym, że będziesz miała prawdziwą przyjaciółkę. Także, bo kobieta zawsze wyczuje prawdę. I to jest właśnie ta intuicja. Nawet często nie wie, co czuje, ale coś czuje. Także szczęśliwe to kobiety, które mają przyjaciółki, które mają prawdziwe przyjaciółki. I pamiętajcie też kobiety, te, które zostały zdradzone czasem przez przyjaciółki, wykorzystane. Niech to nie sprawia, żebyście wątpiły. Nie wątpcie po prostu w inne kobiety. Wszystko jest po coś. Szukaj dalej. Także czasami w późnej starości znajduje się wspaniałego przyjaciela. Czasami jest tak, że twoja siostra okaże się twoim najlepszym przyjacielem, a czasem twoja mama, a czasem synowa, a czasem córka. Także to nie zawsze tak jest, ale tu i teraz proszę cię, droga kobieto, żebyś nie wątpiła nigdy w energię kobiecą. Życzę wam tego, drogie kobietki, abyście miały przyjaciółki, abyście miały koleżanki, aby was inne kobiety po prostu lubiły. Zastanów się, kochana, co na przykład w tym tygodniu, czy dzisiaj zrobiłaś dla innej kobiety? Czy ty się w ogóle zastanawiasz tutaj nad tym? Ula pisze, każda przyjaciółka zdradzi. To jest nieprawda. Trafiłaś na bardzo złe kobiety, skoro tak myślisz, bądź też sama masz coś takiego w sobie i mierzysz swoją miarą. To jest nieprawda. Życzę ci takich przyjaciółek, żeby stanęły za tobą murem i witam wszystkich tych, którzy dołączają i które jeszcze często rozprawią się z facetem, który jest nieuczciwy. Także takich przyjaciółek wam życzę. Życzę wam też, aby wasi mężczyźni czy partnerzy byli spokojni, nie byli zazdrośni o wasze przyjaciółki. Także życzę wam też, kobiety, na przykład singielki, aby pary małżeńskie na przykład nie bały się z tobą spotykać, że będziesz zagrożeniem dla rozbicia związku czy małżeństwa. Jeśli dojdziesz do takiego momentu, to możesz być niezwykle z siebie dumna. Mówię ci to z własnego doświadczenia. Także, kochani, jeśli macie tutaj pytania, to mówcie oczywiście. Trochę o tej energii kobiecej jeszcze wam powiem. To, co wam jeszcze chcę przekazać tutaj, bardzo częstym widokiem w Holandii na przykład, jest to, zwłaszcza na przykład w weekend, w sobotę, a wiecie, że tu wszyscy jeździmy na rowerach, ja najrzadziej, ale to już mniejsza z tym, no dobra, ale jeździmy wszyscy w Holandii na rowerach i bardzo częstym widokiem, wspaniałym zresztą, ja już się do tego przyzwyczaiłam, ale wciąż to jest piękne i zawsze moim koleżankom, przyjaciółkom, siostrze czy mamie opowiadam, patrz i zwróć na to uwagę, bardzo częstym widokiem jest, że w koszyku kobieta wiezie kwiaty dla innej kobiety. W moim kręgu przyjaciółek i kobiet i klientek również jest to normalne w Holandii. Ja sobie nie wyobrażam spotkania z moją koleżanką, przyjaciółką, żebym nie przyniosła jej kwiatów. Także i czy ty tak robisz ze swoją przyjaciółką? Czy ty dbasz o drugą kobietę?
Natalia pisze, że czasami kobiety bywają zazdrosne o inne kobiety. Oczywiście, że tak, ale są różne powody tej zazdrości. Zazwyczaj zazdrosne kobiety są po prostu nieszczęśliwe, bądź są, nie mają poczucia własnej wartości, bądź nie spotkały się z dobrem drugiej kobiety. Więc jeśli ktoś ci zazdrości, jest dla ciebie niedobry, to ty też taka będziesz? To jest nienormalne. Pokaż innym, bądź wzorem, że można inaczej. Tylko przez dobre gesty możesz kogoś zmieniać, możesz w ogóle świat zmieniać, tylko przez dobre gesty. Przez zło uczymy zła. Pamiętajcie o tym. Także to chciałam wam jeszcze powiedzieć. Mam też osobiście przyjaciółkę w Polsce, Basię, która zawsze ubiera się przepięknie na spotkanie ze mną, gdzie nawet tutaj ja również się zawsze staram. Także idziemy zawsze odwalone jak po prostu na randkę z kosmosu razem, wspólnie. Basia jest bliźniaczką. Bliźniakiem zodiakalnym. I jej mąż często się też śmieje, że po prostu idziesz lepiej na spotkanie ubrana z Anią niż ze mną. I Basia zawsze mówi, bo ja po prostu szanuję ją bardzo i uwielbiam z nią przebywać. I to jest tak magiczne, piękne spotkanie, że nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Także i to jest też niezwykłe i tego wam też dziewczyny życzę, tego szacunku do siebie, tego nie, która bardziej będzie zazdrosna, ale pochwal tą kobietę, swoją przyjaciółkę, swoją mamę, a może córeczkę twoją, jaka jest śliczna. Zobaczcie, co się dzieje w dzisiejszych czasach, jak młode dziewczyny, co robią na Instagramie, no wiadomo, dzióbek, dupka, cycki, wszystko na wierzchu. A dlaczego to jest? Dlatego, że rodzice nie chwalą, nie mają czasu. I dlatego później tak się dzieje. Dlaczego te przeróbki z urodą, ze wszystkim? Skąd to się bierze? To się nie bierze znikąd. Chwalcie swoje dzieci, mówcie dziewczynkom też, że są piękne, że są wartościowe i przede wszystkim kochajcie. Mam to samo, mąż zazdrosny, Ela pisze. O koleżankę, rozumie. No dobrze, ale jeśli to jest taka piękna, fajna zazdrość, to jest miłe. Także jeżeli, droga kobieto, masz zasady, że partner twojej po prostu przyjaciółki, twojej koleżanki, nie widzisz w nim obiektu seksualnego, nie widzisz mężczyzny, tylko widzisz kumpla i wręcz obserwujesz, czy jest dobry dla twojej przyjaciółki, to zawsze tacy ludzie cię będą cenić. Wyczują to, będziesz zawsze mile widziana i nikt o ciebie nie będzie zazdrosny. I tego również wam, drogie kobiety, z całego serca życzę. Wiola pisze, kocham swoją córkę, mówię codziennie, że są piękne. Wspaniale, powinien również tata mówić, że jest piękna i najpiękniejsza. Bo to też jest bardzo ważne. Także, droga kobieto, zastanów się tutaj, co zrobiłaś w ostatnim czasie dla drugiej kobiety. I podam ci taki przykład z wczoraj, dokładnie z koncertu, gdzie właśnie miałam te przemyślenia również na temat innych kobiet. Na spotkanie z przyjaciółką zawsze kupuję jej ulubione kwiaty do salonu kosmetycznego. Wspaniale, cudownie. Pięknie, Natalia. To jest coś wspaniałego, także... Oczywiście nie chodzi o podlizywanie się, to ma być, kochani, szczere, z uczuć, a nie, że przyniosę jej czekoladki, to zrobi mi tańszą usługę na włosy, czy na kosmetyczki, czy na tarota. Tak się nie robi, to ma być bez jakiejś intencji negatywnej, bo to się zawsze tutaj wyczuje. Podam wam przykład z wczoraj. Suszy mnie, kochani, dzisiaj. Podam wam przykład z wczoraj na koncercie. Oczywiście, wiadomo, po koncercie wszystkie dziewczyny do toalety. Wiadomo, kolejka, cholera. Papier się skończył. W toalecie, w której byłam, już tego papieru toaletowego nie było, więc używałam swoich chusteczek, bo miałam. I sobie tak pomyślałam, od razu pomyślałam o drugiej kobiecie,
że przecież za chwilę przyjdzie druga kobieta czy dziewczyna i pewnie się wkurzy i nie będzie miała chusteczek. I wiecie, co zrobiłam? Wyszłam z toalety i oczywiście od razu wchodziła kolejna pani i wręczyłam jej chusteczki. A ona po prostu zszokowana. I po prostu aż stanęły jej wręcz, powiem szczerze, łzy w oczach. Bo mówi, jak to? Ale dziękuję, ale dlaczego? Ja mówię, dla ciebie. Drobny gest, jak wiele znaczy. Czy ty robisz takie gesty dla obcych również kobiet? Kiedyś właśnie jak przyjechałam za granicę, również nauczyła mnie też starsza taka pani. Ania, pamiętaj, że jedną podpaskę nosi się dla siebie, czy tampon, a drugą dla drugiej kobiety, która może zawsze potrzebować. To jest też piękne i cenne bardzo. Nie zastanawiamy się codziennie nad takimi rzeczami, ale zobaczcie, jak tutaj, jakie to są drobne gesty, jak bardzo ważne, tak? I wtedy tak naprawdę wiesz, w jakich drobnych rzeczach potrzebujesz tej drugiej kobiety. Drobne gesty. Także uczmy się, drogie siostry, kwiaty zmieniają, piękny zwyczaj. Najpiękniejszym jest przyjaźń mężczyzny i kobiety, bezinteresownie. To chyba z gejem. Także, no to tak z tą przyjaźnią, to tak szeroki inny temat. No ale dziękuję za ten komentarz. Arletka. Uwielbiam sprawiać komuś radość i wiele razy robię drobne gesty dla innych osób. No nie dziwię się, byczko. Wspaniale. To jest prawda. Trzeba sobie pomagać. No właśnie, ale czy ty codziennie myślisz o tej drugiej kobiecie? Myślisz o drobnych gestach? To, co mnie bardzo zachwyciło na przykład w Afryce, czy zachwyciło mnie w Azji to w ogóle najbardziej, że tam to nie jest tak jak u nas w Europie, że kobiety są dla siebie takie zimne, każda sobie radzi, a dobra, ja sobie radzę, to ty też sobie radzisz. W Tajlandii, kiedy kobieta widzi, że druga kobieta niesie coś ciężkiego, to podbiega i jej pomaga. I to jest tak naturalne i tak oczywiste, że i to nie musisz być z Europy, ja mówię tutaj o Tajkach na przykład, tak? A w Afryce kobiety trzymają się razem, tańczą razem, oczywiście jedzą razem, gotują dalej, bo oni są wciąż jeszcze blisko natury, nie tak daleko jak my. I też pomagają sobie razem z dziećmi, to jest też całkiem naturalna sprawa. Także i to mnie bardzo fascynuje zawsze. Także i zawsze w każdym kraju, w którym jestem, staram się nawiązać relacje z kobietami. A czy ty masz przyjaciółki w innym kraju, czy masz przyjaciółki z innego kontynentu? Swojej mamie również zawsze daję kwiaty. Jest w końcu kobietą. Pamiętaj, że nie wiesz, co siedzi w duszy, w sercu, jaki ból nosi druga kobieta obok. Często o tym nie mówi. Przecież doskonale to wiesz. Przecież jesteś kobietą. Także i żaden mężczyzna tego nie zrozumie. I żaden mężczyzna nie zrozumie tak dokładnie, jak kobieta drugą kobietę. Wspieraj, droga kobieto, inną kobietę, bądź nie rób nic, ale z pewnością nie podcinaj skrzydeł. Uczmy się solidarności od mężczyzn, drogie siostry. Zobaczcie, jak mężczyźni są solidarni ze sobą. Także obserwujcie przyjaźnie męskie, a wasze przyjaźnie, drogie panie, z pewnością wam wyjdą. Brońcie się na portalach różnych, tutaj w social mediach, zamiast krytykować. Czasami swojej przyjaciółce też trzeba powiedzieć, że zachowała się jak idiotka. Od tego jest przyjaciółka, ale potem należy przytulić i zapytać się, czy w czymś ci mogę pomóc. Mam przyjaciółkę we Włoszech, znamy się od 50 lat. Coś wspaniałego. Arletka, mam przyjaciółkę w Tajlandii. Ale pięknie to słyszeć. Cudownie, pięknie. Ja bardzo często od was, drogie panie, słyszę: Ania, ale bym chciała mieć taką przyjaciółkę jak ty. To jest po prostu niezwykłe.
co ja tutaj słyszę. Także ja czasem też słyszę od młodziutkich dziewczyn, 19-20 lat, Pani Aniu, ja bym chciała mieć taką mamę jak Pani, także to jest w ogóle sztos całkowity. I tego Wam z całego serca życzę, abyście były takimi kobietami, aby inne kobiety Was ceniły, aby chciały się od Was uczyć, aby chciały po prostu z Wami przebywać, bądź mówiły innym kobietom, to jest kobieta, na którą zawsze możesz liczyć. Także i pamiętaj, że też to nie przychodzi od razu, bo czasami trzeba dużo przejść w życiu, żeby też się tego nauczyć, wiesz, także... No dobra, kochani, co Wam jeszcze chcę powiedzieć? Ja już to mówię zazwyczaj kobietom od co roku na Święto Kobiet, że wspominam słowa takiej bardzo starej wróżki, która też miała wpływ na moją drogę swego czasu. To nie była nauczycielka moja, ale gdzieś tam na pewnym etapie życia przewodniczka. I powiedziała mi coś, miałam może 26 lat wtedy i powiedziała mi: pamiętaj, Ania, że w życiu żaden mężczyzna nie pomoże Ci tak jak druga kobieta. Ja oczywiście nie wierzyłam wtedy w to, bo oczywiście jak się ma 26 lat, to się jest bardzo wpatrzonym w mężczyzn i się liczy na tych mężczyzn. Także i chce się wierzyć. Natomiast po wielu latach zrozumiałam te słowa, których nie mogę zapomnieć i będę Wam zawsze to powtarzać. Kobieta albo nie pomaga wcale, albo kobieta drugiej kobiecie pomoże tak, jak nikt na świecie. I żaden mężczyzna Ci tego nigdy w życiu nie da. Bo jeśli liczysz na pomoc od mężczyzny, ona owszem może przyjść. Ale pamiętaj, zapłata zawsze przyjdzie. To jest kwestia czasu. Natomiast kobieta nie wypomni i się nie upomni. Dla każdej kobiety pomoc drugiej kobiecie powinno być największą wartością i takim wielką radością. To prawie tak jak orgazm po prostu, tak? Także i jeżeli nie wierzysz dzisiaj, bo spotkało Cię coś przykrego również ze strony kobiet, a czasami ze strony matki, czasami ze strony cioci, najbliższych Tobie kobiet, to Cię tu teraz, droga kobieto, z całego serca przepraszam w imieniu po prostu tej kobiety, bo tych przeprosin widocznie tutaj potrzebujesz. I tu i teraz Cię proszę, nie wątp. Także to jest widocznie bardzo zły wzór. To jest lekcja, jaką kobietą nie być. Ja też spotkałam wiele kobiet i wielu wróżek nawet takich, gdzie mam przykłady, jaką wróżką nie być, jaką kobietą nie być. To wszystko jest po coś. Także pamiętaj o tym. Także życzę Wam wspaniałych inspiracji. Bądźcie również inspiracjami dla innych kobiet. Łączcie się, bądźcie solidarne i myślcie każdego dnia w drobnych sytuacjach o drugiej kobiecie. Czasami są kobiety pogubione, warto zapytać. Czasami to jedno zdanie, czasem rozmowa załatwia bardzo, bardzo dużo. To Wam chciałam powiedzieć. Także i jeszcze z takiego bardziej podejścia ezoterycznego zwróćcie też uwagę, kobiety, może Ty jesteś taką kobietą, kobiety, które mają na przykład 3 synów. No to może być tutaj też dosyć takie kontrowersyjne dla niektórych, ale tak to działa w karmie, tak to działa w energii. Zwróćcie uwagę, bo to są bardzo... Tu jest od razu alarm. Kobieta, która ma 3 synów, gdzie nie rodzą się dziewczynki, uwaga na te panie. Od razu powiem. Dusza tej kobiety, gdzie przychodzą sami synowie na świat w tej rodzinie, ta dusza nienawidzi kobiet. Dlatego też wszechświat
powstrzymuje, absolut powstrzymuje, aby nie rodziły się dziewczynki w takiej rodzinie, żeby nie były niszczone. Także to jest bardzo cenna informacja i zwróćcie uwagę na takie osoby. Oczywiście to nie jest ich wina bardzo często. Często to jest karma rodowa na przykład kobiet, karma do przepracowania z relacjami z kobietami. Zwróćcie też na znane osoby, które, gdzie jest na przykład gdzie pani ma trzech synów i teraz na przykład ona mówi, że ona bardzo kocha kobiety i dużo tym kobietom pomaga. To jest nieprawda. Ona ma wewnętrzną nienawiść do kobiet, a być może jest też, mam taki przykład, na przykład pani Rozenek jest takim przykładem, ale może być też dosyć świadoma, bo chodzi do wróżki, więc dużo robi też bardzo dobrego dla innych kobiet, bo być może wie, że ma to do odpracowania. Także najzdrowsze kobiety, dusze kobiet, to są te kobiety matki, gdzie jest mieszane towarzystwo, czyli chłopczyk, dziewczynka, dwóch chłopczyków, jedna dziewczynka, dwie dziewczynki, jeden chłopczyk. Także tutaj mówimy o sygnał jest tam, gdzie jest więcej niż dwoje dzieci. Także to na to zwróćcie też uwagę. Także jeżeli ty jesteś taką kobietą, to zapraszam cię bardzo serdecznie na seans, pomogę tobie. Także być może karma rodowa, być może wcześniej też babcia czy prababcia nienawidziły kobiet, może miały konflikty z kobietami. To wszystko jest do oczyszczenia, to nie jest sprawa oczywiście przegrana, ale dla was kobiet niech to będzie już alarm. No dobra, kochani. Czy są kobiety, które robią coś, może mają zawód, które robicie coś dla innych kobiet? Pochwalcie się. A ty, droga kobieto, zastanów się, jaką kobietę w swoim życiu podziwiasz. Może to jest ktoś żyjący, może to jest jakaś artystka, może to jest twoja mama, może to jest ciocia, kuzynka, aktorka, podróżniczka. Zastanów się, a jeśli nie masz takiej kobiety, która cię inspiruje, to zacznij szukać. Przeczytaj jakąś biografię, zainteresuj się kimś, a jeśli naprawdę jest ci bardzo trudno, to dzisiaj dostaniesz to jak na dłoni i po prostu ja tobie powiem, kto może ciebie zainspirować i kim warto się zainteresować. No dobra. Drogie kobietki, od baranka do rybek, dzisiaj chcę przekazać wam, zapytamy tarota, kto przez najbliższy rok czasu będzie tutaj dla ciebie takim dobrym duchem, jest dla ciebie dobrym duchem. Co to za człowiek? Czy to kobieta, czy mężczyzna? Zobaczymy, bo płci może też nie wyjawić. W każdym przypadku, także popatrzcie na to bardzo szeroko i pierwsza osoba, która przyjdzie ci do głowy, to może być ta osoba, a może być też tak, że za rok dopiero zobaczysz, kto to był, kim się ten dobry duch okazał dla ciebie. Baranku drogi. No i zapytamy bogiń różnych kultur, które będą ciebie wspierać od 8 marca do 8 marca. Piękny symbol dzisiaj, kochani, biżuteryjny, również ósemeczka, aby przyciągać i współgrać z tą energią. Cześć Aniu, witam cię serdecznie. Witam wszystkich tych, którzy dołączają i pamiętajcie, że cały czas trwa konkurs. Osoby, które wystawią tutaj recenzję na Facebooku, dzisiaj to wygrywają oczywiście. Od razu konkurs. Rytuał jednego życzenia twojego serca, ale też jeśli oznaczysz dużą liczbę, czy na Facebooku, czy na Instagramie kobiet i zaprosisz do oglądania tego live, to również. No i które pani już wygrały, to już wcześniej też mówiłam. Baranku drogi, czy jest baranek? Idziemy od baranka do rybek i pytamy się, kto jest dobrym duchem na tę święto kobiet? I kto będzie twoją przewodniczką duchową w tym roku, od marca do marca?
Baranek jest? Niech baranek napisze, skąd ogląda i skąd czeka. Mężczyzna bądź kobieta, drogi baranku, bardzo dobrym ruchem to jest kobieta, która bardzo dużo jeździ samochodem, bądź mężczyzna, który jeździ samochodem. To mogą być też dwie osoby. Jedna osoba, która ma blond włosy, druga osoba, która ma albo brunetka, albo blondynka, albo blondyn, albo brunet. Zodiakalny rak dla ciebie bardzo dobrym duchem, mogłabym powiedzieć aniołem w ludzkim ciele, droga baranico. Także zodiakalny rak na pewno, brunetka, blondynka, a jeśli jest spod znaku raka, to już w ogóle fantastycznie, bądź osoba, która bardzo dużo jeździ samochodem, właściwie cały czas. Może być to też osoba, którą spotkasz w drodze, którą, czyli będziesz się przemieszczać drogą lądową i tam tego anioła w ludzkiej skórze spotkasz. Także zodiakalny rak dla ciebie największym przyjacielem na ten rok. I boginią, która będzie ciebie wspierać podczas najbliższego roku, droga baranico, to jest bogini Isztar. Być może niektórzy znają z was Isztar, bogini, która mówi tobie przede wszystkim: pilnuj swoich granic, droga baranico. Szanuj siebie na tyle, by odpowiadać negatywnie na próby dysponowania przez innych twoim czasem i twoją energią. I Isztar, ta bogini w starożytnej Babilonii, bardzo czczona, modlono się tutaj do niej w starożytnej Babilonii, piękna kobieta, również kojarzona z Wenus, utożsamiana z Wenus, bardzo kobieca, będzie twoją przewodniczką duchową. Bogini Isztar. Być może niektórzy z was wiedzą. Także jeżeli będziesz miała problem, droga baranico, z wyznaczaniem granic, to proś tą boginię, aby ci po prostu pomogła. Jeśli ktoś nagminnie przekracza twoje granice, to również proś o wsparcie tą boginię, to ona będzie twoją przewodniczką duchową. Zosiu, pozdrawiam cię serdecznie. Isztar. Zapamiętane? Drogie baranice? Dobra. Idziemy do byczków. Zainteresujcie się tą postacią bliżej. Można wygooglować, poczytać, obejrzeć historię, poczytać legendy. Rok to długo. Byczku, kto dla ciebie będzie takim bardzo dobrym duchem w tym roku od marca do marca? Zodiakalny koziorożec. Także koziorożec tutaj bardzo pozytywnym duchem dla ciebie. W ogóle mnie to nie dziwi. Ponadto też, byczku drogi, wbrew pozorom, tutaj dla niektórych, bo te schematy czasem wchodzimy, osoby innego wyznania muzułmańskiego również będą twoim dobrym duchem w tym roku. Drogi byku, nie skreślaj od razu na wstępie również osób uzależnionych. Uzależnionych od czegoś, bądź uzależnionych emocjonalnie, na przykład od kogoś. Nie skreślaj takich osób. To, że ktoś ma problem z czymś, bądź z kimś, nie oznacza, że nie będzie twoim przyjacielem najbliższym. Po prostu ktoś może być chwilowo pogubiony. Także nie skreślaj tutaj z pewnością takich osób. I koziorożec dla ciebie bardzo pozytywną postacią. Jeżeli są byczki po ciemnej stronie mocy i lubicie ciemnego, nie boicie się ciemnego anioła, to również
będzie Was wspierał. Te byczki, które mają to usłyszeć, to niech słyszą. I przewodniczka duchowa, która będzie Ciebie wspierać tutaj podczas tego roku, to jest egipska bogini Maat. No, dzisiaj takie boginie Isztar to jeszcze znana, ale Maat to już mniej. Także bogini Maat jest boginią uczciwości, jest boginią sprawiedliwości. W legendzie ona ważyła duszę zmarłych, tak? Taka była kiedyś legenda, że na szali, na takiej wadze ważyła duszę zmarłych. Na jednej szali była dusza, na drugiej było jej pióro. Także i co to oznacza dla nas? Proś o wsparcie, droga byczyco, właśnie bogini Maat, jeśli będziesz w tym roku podpisywać wszelkie kontrakty, jeśli będziesz tutaj wchodziła w jakieś spółki, jeśli będziesz podpisywała właśnie jakieś ważne umowy, bądź ktoś na przykład może Cię posądzić, może będziesz miała sprawę jakąś rozwodową, a może będziesz miała jakąś sprawę sądową. Pamiętaj, Maat chroni we wszelkich interesach, we wszelkich kontraktach, pilnuje, abyś była traktowana honorowo i sprawiedliwie. Zainteresuj się tą boginią. Bardzo dobrym symbolem dla Was na ten rok będzie biały gołąb, tak, drogi byczyce, czy też piórko białe, ale też symbol wagi. Także, czyli szalek tak zwanych, tak? Także to będzie też dla Was bardzo dobry symbol. Także prosić o to, abyście były honorowo traktowane i dobrze tutaj traktowane właśnie bogini Maat. Ale też, jeśli masz jakiś spór z kimś, to proś o rozwiązanie właśnie tą boginię. Elu, dziękuję bardzo, jaka pamięć. Na Instagramie Ela Sokołowska mi napisała: pozdrów mamę. Zrozumiała, bo mama się moja tak samo nazywa. Bardzo mi miło. Byczki zrozumiały. Byczki zrozumiały? Zrozumiały. Dobra, idziemy do bliźniąt. Kto dobrym duchem będzie? Krzysiek, zamiast sprzedawać Maybacha, to złożyłbyś życzenia dla kobiet. Bliźniaczki drogie. Ha, nikt konkretny, drogi bliźniaku, nie będzie takim dobrym duchem dla Ciebie w tym roku. No, tego się do końca nie spodziewaliśmy oczywiście. Ale, drogi bliźniaku, bliźniaczko, w tym roku możesz, będziesz mogła bardziej liczyć na osoby przypadkowe, na osoby losowe, na osoby, które Ci podeśle po prostu los, niż na osoby z bliskiego otoczenia. Jeżeli masz jakąś osobę, która w swoim otoczeniu, bądź będziesz miała w otoczeniu osobę, która pracuje w banku, bądź też w salonie samochodowym na przykład, także sprzedaje samochody, albo właśnie bank, albo pracuje w kasynie, to te osoby będą dla Ciebie takimi dobrymi aniołami. Ale pozostałe osoby to będą przypadkowe, bardziej zwróć uwagę na przypadkowe spotykane osoby w tym roku, bo to będą anioły w ludzkim ciele. Przewodniczka duchowa, która tutaj jest dla Ciebie, to jest hinduska Sarasvati. Piękna bogini. O co tu chodzi? Hinduska bogini sztuk pięknych. Ach, piękna. Żona Brahmy, tak naprawdę. Mówi Tobie o tym, abyś dbała o swoją kobiecość, abyś zwróciła uwagę na właśnie tą Twoją energię żeńską.
tańcz, śpiewaj, może naucz się gry na jakimś instrumencie, może zajmij się czymś twórczym, bądź zacznij wyrażać się twórczo, dbaj o tą kobiecość, choć może więcej w sukienkach, w spódniczkach niż w spodniach. Odsuń na ten moment sprawy materialne na bok. Muzyka w tym roku przyniesie Tobie wspaniałe pomysły. O tym Ci mówi Sarasvati. Bardzo wspaniałym, pięknym symbolem dla Ciebie będzie biały łabędź, również symbol miłości, ale też instrument. Jeśli Ci się przyśni jakiś instrument muzyczny, czy też zobaczysz coś takiego, może zechcesz się nauczyć, to będzie dla Ciebie bardzo dobry symbol, ale też Księga Mądrości będzie dla Ciebie też pięknym symbolem na ten rok. Sarasvati, hinduska bogini sztuk pięknych, nawołuje Ciebie do tańca, do muzyki. Jeżeli nie masz weny, jeżeli nic Ci się nie chce, jeżeli masz doła, puść sobie ulubioną muzykę. Muzyka przyniesie Ci również ukojenie, przyniesie Ci bardzo dużo, droga bliźniaczko, pomysłów. I tego Ci z całego serca życzę. Idziemy do raczków. Fajnie, Bożenka pisze, moje hobby, muzyka, pięknie. Bliźniak Warszawa, pozdrawiam. Fajnie. Piękny obraz, ale to ten w tle, tak? Mandala szczęścia, harmonii i bogactwa dla Was. Tutaj w moim gabinecie to jest kwiat księżycowy, malowany 7 dni. Słuchając mojego głosu, artystka malowała. Marta też z podznaku rybki, ale o niej też już mówiłam i pisałam, także można taką mandalę również dla siebie zamówić u Marty. Także w Lubce możecie wyszukać mandala u mnie na stronie i tam będą wszelkie informacje. Raczku drogi, czy raki są? Raczek z Polski, pięknie. Kto dla Ciebie będzie dobrym aniołem, dobrym duchem, drogi raku, w tym roku? Skorpion, zodiakalny skorpion będzie dla Ciebie bardzo tutaj, drogi raku, pomocny. Także uwaga na skorpiona, bo skorpion będzie bardzo dobrym duchem, tutaj aniołem dla Ciebie, ale też możesz śmiało liczyć, drogi raczku, kochany, na wsparcie zmarłych dusz z Twojego rodu. Także proś o wsparcie, jeśli nie wiesz już, jak rozwiązać pewną sytuację, albo proś kogoś, kogo bardzo szanowałeś, proś, aby dał jakiś znak w snach na przykład, albo dał jakąś wiadomość, to również będzie taki dobry duch. Także zmarli z Twojego rodu opiekują się Tobą, droga raczyco. I to jest piękne. I skorpion na 100% Twój przyjaciel. No i dobrze, zobaczymy, drogi raczku, która bogini będzie Ciebie wspierać tutaj w tym roku. No i znana tutaj Izolda. Izolda od miłości, to na pewno wszyscy znamy, raczej musieliśmy kiedyś znać. Także celtycka bogini uwikłana w trójkąt miłosny, tak? Między mężem a rycerzem Tristianem. Ale ona Tobie tutaj mówi o nieśmiertelnej miłości. Jest jakaś nieśmiertelna miłość, bądź poznasz nieśmiertelną miłość, wręcz miłość, droga raczyco, drogi raku, której doświadczasz właśnie teraz, bądź doświadczysz, jest wieczna, bez względu na towarzyszące temu okoliczności. Sprawy sercowe będą chronione. I myślę, że to tutaj będzie dla Ciebie piękna informacja, no pasuje to bardzo do Was. Także zaprzyjaźnijcie się z tą boginią celtycką. Pomaga ona
zgłębić też przede wszystkim uczucia, te raczki, które mają problemy ze znalezieniem miłości bądź odnalezieniem jej na nowo u partnerów, czy też po prostu wezwij tą boginię, kiedy potrzebujesz pomocy ze wszelkimi relacjami ludzkimi, również z tymi osobami, które odeszły, czyli odeszły albo z naszego życia materialnego, albo po prostu twoi ex. Także jeżeli ktoś tu chce przywołać kogoś z powrotem, to Izolda z pewnością pomoże. Wszystkiego dobrego, drogie raczki. Idziemy do lwa. Lwy i lwiczki. Nie ma Greja u mnie. No dobra. Lew z Paryża gotowy. No i pięknie. I zobaczymy, drogi lwie, kto będzie dla ciebie takim dobrym aniołem, dobrym duchem w tym roku. Zodiakalna panna. Także panna twoim wielkim, dobrym przyjacielem, ale też, drogi lwie, osoby starsze dużo od ciebie. Także jeżeli jesteś z lwem, który lubi ciągle z młodymi, to nie tędy droga. Wręcz ze starszymi osobami od ciebie, z seniorami, będzie ci bardziej po drodze. Tam znajdziesz tego dobrego ducha, ale też najlepszym duchem jesteś sama, sam dla siebie. To po pierwsze, pamiętaj, ale na zodiakalną pannę jak najbardziej możesz liczyć. Jest to panna samotna, także najprawdopodobniej, czyli ktoś może samotny z wyboru, a może już, bo tak wyszło, także nie ktoś jakoś bardzo skrzywdzony, ale taki samotny z wyboru. I zobaczymy tutaj, która bogini ciebie będzie wspierać. No piękna, no pasuje jak uleł. Bogini Bastet z głową kota. Także z Egiptu znana, tak? W nocy, według legendy, zamieniała się w kota. Córka boga egipskiego Ra, bogini słońca i księżyca. Także łączy w sobie i energię męską, i żeńską. Piękna bogini Bastet. Także kot również będzie twoim wielkim przyjacielem. Sam jesteś, drogi lwie, kotem. Także według legendy Bastet, nie wiem czy pamiętacie, każdej nocy przemieniała się w kota, by chronić swoją rodzinę. Pamiętajcie, że wszystkie kotki chronią zawsze rodzinę. No bo kotki widzą więcej, wiadomo, widzą też dusze, byty wszelkie. Ale też, drogie lwy, twoja niezależność, pamiętaj, jest podstawą twojej siły i wiedzie cię do sukcesu. Jesteś dużym kotem i pamiętaj, bądź dalej tym kotem. Także dla niektórych dobrze by było sobie sprawić kotka lub zaopiekować się kotem. I symbol kota na pewno bardzo dobrym tutaj symbolem dla ciebie w tym roku. No, pasuje jak ulę dla was. Pozdrawiam, mam kota, pisze Wiola. No i pięknie. Weź się z tymi wagami. Dobry wieczór. Witam wszystkich tych, którzy też oczywiście dołączają. Także jeśli macie kociaki, to drogie lwy, to zaopiekować się bardziej w tym roku. No dobra, idziemy do panienki. Droga panno, witam DJ Anibix. Dawno się nie widzieliśmy. Pozdrawiam. Siostra jest lwicą, nie lubi ani starszych ludzi, ani kotów. No to ma to do przepracowania właśnie. No ma cały rok na to, także lepiej, żeby się polubiła. Panienko droga, pełnia twoja teraz. Kto jest dla ciebie bardzo dobrym duchem? Byk zodiakalny. Byk na 100%. Może być to też byk
który ma dużo energii męskiej, czyli taka kobieta z jajami, bądź mężczyzna też z jajami. A także zodiakalny byk, droga panno, będzie Twoim naprawdę wiernym, uczciwym przyjacielem, ale też takim Twoim aniołem może być ojciec Twój. Także zwróć na to uwagę. Dla niektórych panieneczek kapłan mi się tutaj pojawia. Kapłan, kapłanka, ktoś, kto zgłębia wiedzę tutaj tajemną. Także jeżeli na przykład słuchasz, macie też tych youtuberów ukochanych, to droga panienko, warto być może też jakiegoś kapłana posłuchać, na przykład buddyjskiego. A przewodniczką duchową Twoją kto będzie? No właśnie, odnośnie kapłanów. No ciekawe, to jest rzadka bogini, widzę. Maivi, również celtycka, dużo bogiń celtyckich tutaj, która mówi o pewnych cyklach i pewnych rytmach Twojego życia, ale panienki, przede wszystkim kobiety, panienki, bierzcie w tym roku pod uwagę cykl swojego ciała, poziom energii, również emocje. Chodzi tutaj o to, żeby mieć ogromny szacunek do swojej kobiecości, drogie panny. Czyli zaakceptować, że być może hormony od Ciebie odchodzą, a dla niektórych przychodzą. Także zadbać też o ciało. Możesz też śmiało Maivi, celtycką bogini, tutaj prosić o ulgę w bólu. Być może będziesz miała operację na przykład na sprawy kobiece. Ból też, jeśli chodzi o miesiączkę, czy też poród, a może menopauza. Także, droga panno, tutaj zadbaj o swoją kobiecość, szanuj swoją kobiecość, a w ogóle to Maivi miała jakby szacunek do swojej kobiecości, bo sypiała tylko z królami, a nie z gawiedzią. Także na kochanków swoich celtycka bogini Maivi wybierała tylko i wyłącznie królów. Do przemyślenia dla Was. Wszystkiego dobrego, drogie panny. No idziemy do wag. Oczywiście moich ulubionych znaków. A droga wago, jak się czujecie w ogóle? Czy wszystko dobrze? Ania pisze, kocham celtycką muzykę. Pięknie. Dzisiaj dużo Celtów tutaj z nami, także ja nie wiem, czy dużo was jest z Anglii, z Irlandii, czy tak dużo, że te właśnie tutaj przewodniczki przyszły dzisiaj do nas. Niedobrze, Dorotka pisze. Kto będzie Twoim takim dobrym duchem, droga wago, w tym roku? Wodnik. Także tutaj zodiakalny wodnik, jak najbardziej dla Ciebie pozytywna postać. Ale też może być taki psikus tego roku, że najpierw ktoś na Ciebie naplotkuje niesamowicie, a potem się z tą osobą zaprzyjaźnicie. Także im większy plotkarz, tym lepszy anioł w cudzysłowie dla Ciebie. Więc będziesz miała o czym plotkować tutaj, tak jak lubisz, z drugą osobą. Ale przede wszystkim zodiakalny wodnik dla Ciebie tutaj na ten rok. To się dobrali, niektórzy piszą. A przewodnik tutaj, a to może być też ktoś, kto jest bardzo daleko od Ciebie, kto nie mieszka w Twojej miejscowości, gdzie mieszka ktoś na przykład nawet w innym kraju albo gdzieś bardzo, bardzo daleko. No i przewodniczka duchowa, która będzie Ciebie wspierać, droga wago, to jest
sedna. Nie najgorzej. Chyba wy miałyście w tamtym roku tą Izoldę. Natomiast teraz sedna mówi tobie już tutaj, tu i teraz, że droga wago, spokój. Nie zabraknie ci niczego ani dziś, ani w przyszłości, ani tobie, ani twoim przyjaciołom. Jeżeli się martwisz o swoich, ani twoim przyjaciołom, ani twojej rodzinie, jeżeli martwisz się o swoich bliskich, o swoją rodzinę, możesz śmiało prosić boginię Sednę o wsparcie. I sama Sedna to jest w ogóle bogini taka bardzo rzadka, bo to jest bogini, w którą wierzyli Eskimosi i mieszkańcy Alaski, bo to jest bogini morza. Także bardzo rzadka. Mówi też o tym, jeżeli poczujesz, że właśnie przewodniczka duchowa ciebie bardzo mocno wsparła, podziękuj. Na przykład w postaci pracy charytatywnej dla jakiejś instytucji chroniącej środowisko wodne, czy też wpłać na przykład na wodne zwierzęta. Także otrzymasz ochronę, albo jeśli jesteś w trudnej sytuacji, to warto na przykład wpłacić jakiś datek na jakąś organizację chroniącą środowisko wodne, bądź też zwierzęta wodne. A może warto się wybrać w miejsce, gdzie te wodne zwierzęta, gdzie możesz być blisko tych wodnych zwierząt i prosić właśnie tą energię o wsparcie. Piękne to jest, takie inne niż trochę bajkowe, ale piękne, naprawdę. Jest to bogini morza i pamiętaj też nad morzem, nad oceanem, w miejscach, gdzie podróżujecie, tam będziecie wołać ta energia i tam będziesz się czuła dobrze i tam będą twoje ważne odpowiedzi, tam uzyskasz. Więc jeśli się martwisz cały czas, wago, o siebie, że coś ci zabraknie, że coś nie wystarczy, tobie bądź twoim bliskim, proś Sednę, bogini morza, Alaski, Eskimosów o wsparcie. Warto też coś zrobić dla morza, dla środowiska wodnego. Pozdrawiam serdecznie wszystkie waki. Skorpion. Skorpioniku, kto dla ciebie dobrym duchem będzie tutaj w tym roku? Zodiakalny baran. Dużo energii takiej męskiej, może być to mężczyzna, bądź też kobieta, bardzo, bardzo silna baranica. Mężczyzna na stanowisku, ale też urzędnicy po twojej stronie, drogi Skorpionie. Może być to też, jeżeli masz konkretnego obok siebie mężczyznę ważnego, który ma mocną pozycję finansową i zawodową, to jest również bardzo dobry twój taki anioł duch. Także, ale dla wielu Skorpionów widzę, że dobrym aniołem, dobrą postacią będzie szef, bądź też szefowa, jeżeli jest taką bardzo silną babką. Urzędy, urzędnicy, urzędnicy też wyższego szczebla, czyli komornicy, prokuratorzy, adwokaci, służby mundurowe. Dużo masz dobrych aniołów, także zapowiada się bardzo pozytywnie, ale przede wszystkim zodiakalny baran. Skorpioniku, jeśli masz męża zalegalizowanego, takiego partnera, to jak najbardziej również to jest twój dobry duch, dobry anioł. I przewodniczka duchowa, która będzie ciebie, Skorpionie, wspierać, no to jest też rzadka tutaj przewodniczka Eine, tak się wypowiada chyba. Jest to znowu celtycka bogini magicznych istot. No trochę bajkowo się tu robi, ale to się z pewnością wam jeszcze przyda. Także dlaczego ona jest też taką magiczną istotą? Bo według legendy miała romanse z ludźmi. Miała odwagę do marzeń. Także mówi tutaj też o tym,
abyś, droga skorpionico, podjęła ryzyko i zaczęła spełniać swoje najskrytsze marzenia. Wiadomo, skorpion to głęboko chodzi, głęboko, głębiej i jeszcze głębiej. Także jak detektyw szuka. Także proś Ajnę, aby pomogła ci zgłębić pewną, być może wiedzę, dała jakieś wskazówki, ale też pozwoliła ci, abyś otwarcie marzyła i spełniała swoje najskrytsze pragnienia, o których się nawet innym nie śni. Irlandia Ejne czci jako patronkę zbiorów oraz zwierząt hodowlanych, więc to nie jest taka wymyślona postać. Także śmiało Ejne może się zainteresować. I przede wszystkim, skorpionie, odwaga do Twoich marzeń. I proś przewodniczkę duchową o wsparcie w tym roku. Cudownego czasu dla Was. Strzelec. Strzelcu, kto dla Ciebie dobrym duchem tutaj w tym roku? Zodiakalna panna. Jesteś też takim dobrym aniołem sam dla siebie, drogi strzelcu, strzelczynio. Ale przede wszystkim też widzę mądrych, doświadczonych, starszych ludzi koło Ciebie. Seniorzy będą Ciebie bardzo mocno wspierać. Pojawia mi się też jakiś nauczyciel tutaj, mądry. Też dobry duch będzie w górach, także jeżeli strzelce wybierają się gdzieś w góry, najlepiej sami, same, to również doświadczycie bardzo takich duchowych energii, bardzo pozytywnych, także, ale przede wszystkim też zodiakalna panna bardzo dobrym przyjacielem dla Ciebie. A bogini dla Ciebie to jest Sulis, też bardzo rzadka w ogóle bogini, która się tutaj pojawi, ale znowu celtycka bogini, która mówi tutaj, odwiedzaj też akweny wodne, czyli jeśli góry, to też żeby były wodospady, żeby też albo połączyć miejsca góry i akweny wodne. Spędzaj dużo czasu w tym roku w pobliżu wody, na przykład nad jeziorem, rzeką, oceanem, i tam będziesz nabierać sił. I tam są też Twoi przewodnicy duchowi. I pamiętaj też, drogi strzelcu, jeśli wybierasz się w tym roku nad ocean, czy też nad wodę, po prostu nad jezioro, nad morze, wyjeżdżasz gdzieś, to proś też o wsparcie przewodniczkę duchową Sulis, aby Ciebie chroniła podczas tej wycieczki, ale też wszelkie oczyszczania wodą dla Was wskazane. I pamiętaj, woda leczy, o tym mówi Sulis. I jeśli ktoś jest w ogóle ciekawy, to fontanna Bath w Anglii właśnie ma imię Sulis. Także to jest, strzelcu, Twój przewodnik duchowy. Koziorożec, koziołku, kto Twoim przewodnikiem, kto Twoim dobrym duchem z ziemskich postaci w tym roku? Nie ma konkretnej osoby, drogi koziołku, więcej takich dobrych duszek, dobrych duchów spotkasz wśród obcych, przypadkowych osób niż jakiejś konkretnej. Ewentualnie jeśli masz w otoczeniu osoby, które bądź też pracownicy banku, czy też kasyna, czy też spraw transportowych, to jak najbardziej, a może masz kogoś, kto sprzedaje felgi, czy koła do rowerów, czy jakiekolwiek inne koła, to również te osoby są bardzo pozytywnymi postaciami dla Ciebie. Nie ma konkretnej osoby, więcej dobrych dusz wśród obcych niż najbliższych. Przewodnik duchowy dla koziorożca. No ciekawe. To jest Damara. Damara, znowu celtycka
bogini. Damara oznacza, to słowo w ogóle, Damara oznacza delikatna. Koziołki mają być bardziej delikatne po prostu, tak? A delikatności zawsze nas uczą dzieci. Także może chcesz zacząć kierować dziećmi, może chcesz mieć dziecko, bo Damara ci mówi o tym, drogi koziołku, że masz talent w opiekowaniu się dziećmi, udzielaniu pomocy, być może leczeniu, więc użyj właśnie swych zdolności, by pomóc dzieciom. Mogą być to twoje dzieci, mogą być to wnuki, mogą być to obce dzieci, może zawód związany z dziećmi. Także czas z dziećmi będzie dla ciebie naprawdę drogocenny w tym roku. Także i też Damara mówi zawsze o tym, że będę cię pilnować, będę pilnować twojej rodziny i będę wprowadzać pokój i harmonię w twojej rodzinie. Także celtycka bogini oznacza delikatna, bardzo tutaj, bardzo no, uczy delikatności. Ja wiadomo, że koziołek to taki jest surowy, czasem zimny, także proś o tą delikatność. Czasami nie potrafisz też, drogi koziołku, okazać tak uczuć, wylać. Ty wiesz, co czujesz, ale nie potrafisz tak powiedzieć, a właśnie Damara będzie cię wspierać w tej delikatności, w tej kobiecości, w tej energii kobiecej, ale też w sprawach z dziećmi. Wodniki. Cześć Kasiu, witam cię serdecznie. Ojej, jak ładnie piszesz, Aniu, dla mnie tu życzenia. Piękne, dziękuję bardzo. No dobra, i jeszcze wodniczek i rybki zostały. Kochani, cały czas trwa konkurs, także osoby, które wystawiają dzisiaj recenzje podczas tego live na Facebooku, to biorą udział oczywiście w rytuale, także od razu te osoby, które już to zrobiły, piszcie do mnie na Messenger bądź na WhatsApp swoje imię, datę urodzenia i twoje życzenie serca. Kobiety, które wspomniane zostały również, mam nadzieję, że już to zrobiłyście. I kochani, nocny rytuał jednego życzenia serca z okazji Dnia Kobiet wykonuję. Do 7 dni otrzymacie film z rytuału, tylko ja muszę wiedzieć, gdzie ja mam wysłać. Także proszę dać znać. Wodnik z Rosendal. Wodniku drogi, kto dobrym duchem dla ciebie? I to, co już wcześniej było u koziorożca również, więcej będziesz miał, drogi wodniku, oparcia i takich dobrych aniołów wśród obcych ludzi, wśród przypadkowych osób, niż jakiejś konkretnej osoby z twarzą. Widzę tutaj też bardzo dobre duchy w bankach, w kasynach, jeśli chodzi o obsługę takich miejsc, jeżeli chodzi o też sprawy transportowe, także ktoś, kto się zajmuje pieniędzmi, także wśród takich osób będziesz miał dobrych takich duchów, aniołów, ale to nie jest konkretna osoba z twarzą. I przewodniczka duchowa, która będzie ciebie wspierać, wodniku drogi, Atena. No Atenę raczej każdy chyba zna, także grecka bogini mądrości, wiadomo, która symbol białej sowy. Pamiętajcie, wodniki, dla was wspaniały. A tutaj i przypomina tobie Atena, wodniku drogi, ty dokładnie wiesz, co masz czynić. Więc zaufaj twojej duchowej mądrości, bo wodnik to czasem taki rozchwiany, rozklekotany. Sam sobie już nie wierzysz, że dzisiaj tak myślę, jutro tak myślę. Także więcej wiary w swoją mądrość, drogi wodniku, ale też ty niezwłocznie podejmuj decyzje i działania. Także nie czekaj, nie zwlekaj, tylko jeśli czujesz, że jest jakaś mądra decyzja do podjęcia, po prostu to rób. A jeśli czujesz się w ogóle głupi we wszystkim, to proś Atenę, grecką bogini, o mądrość. Także jeżeli masz też jakiś spór, na przykład z jakąś osobą, proś
Atenę o ochronę. Atena również wspiera bogini osoby, które piszą, które zajmują się sztuką, które zajmują się rzemiosłem, także również te osoby będzie bardzo mocno tutaj wspierać. Atena, piękna bogini dla Was. I rybki, drogie, kto Twoim, dokładnie tak jak mówisz, zgadza się, wodniki potwierdzają, pięknie. No tak, jak się mówi dobre rzeczy, to się zgadzają. A nie jak wagi. No dobrze. Rybki, drogie. Kochani, pamiętajcie, że jeśli wystawiacie recenzję, to musi być w rubryce recenzje, a nie gdzieś tam pod postem. Także na Facebooku. Jeśli chodzi jeszcze o konkurs. Rybka z Londynu jest. No i kto, droga rybko, będzie takim dobrym duchem, dobrym dobrym duchem dla Ciebie. Wróżka. To jest dobre. Nie ma tutaj konkretnego znaku zodiaku, ale jest kapłanka. Także rybki akurat w tym roku na wróżkę możecie śmiało jakąś liczyć. Także, ale też są osoby z branży medycznej, tutaj mi się pojawiają, jeśli na przykład osoby w laboratorium, czy też pielęgniarki, czy też, ale bardziej takie chemiczne też sprawy mi się tutaj pojawiają. Być może farmaceutka, kobieta, na pewno kobiety. Także trudne tematy podejmujecie, to nie na dziś jest, ale odniosę się do tych pytań tutaj, które widzę. Także kobieta z laboratorium, być może właśnie jakaś farmaceutka, także osoby w branży medycznej, lekarka również się tutaj pojawia, także tym osobom możecie śmiało zaufać. Jeżeli są rybki, które mają kobietę w ukryciu, no to jest jakaś mądra kobieta. Także też to będzie taki dobry duch. Wiemy często, znaczy wiemy, ja wiem, w ezoteryce jest tak, że kochanka no niestety jest zawsze dawcą, jest zawsze służącą z poprzedniego też wcielenia na przykład tej pary bądź małżeństwa. W tym przypadku jest to bardzo mądra osoba, bardzo głęboko obdarzona intuicją. Dla niektórych rybek też bardzo dobra dusza, bardzo dobry taki anioł u księgowej. Ale wróżka na pierwszym miejscu. No dobra. I teraz, no i to jest piękna bogini. Także rybki drogie, Abundandia. Tu się będzie działo. Abundandia. Abundandia mówi o dobrobycie przede wszystkim. No piękną macie bogini. Mówi tutaj o tym, że świat obsypuje Cię wszelkimi darami. Także bądź gotowy, bądź gotowa na przyjęcie tych darów. Także kupcie sobie teraz z okazji Dnia Kobiet najlepiej jakąś szczęśliwą monetę, jakąś taką inną, albo sobie pomaluj swoją, albo zrób sobie sam jakąś monetę, która będzie Ci przynosić szczęście. To Wam na pewno polecam. Także zapytaj siebie, droga rybko, czy Ty jesteś gotowa, gotowy na sukces materialny, bo on z pewnością przyjdzie. A jeśli się martwicie o pieniądze, o jakieś sprawy materialne, proście Abundandię, jest to rzymska i skandynawska bogini dobrobytu, o wsparcie. Także jest to bogini obfitości, pomyślności, dostatku wszelkiego. Także przynosi szczęście i dobrobyt przede wszystkim materialny, ale jeśli na przykład brakuje Ci czasu, brakuje Ci pomysłów, brakuje Ci pieniędzy, to w tym wszystkim ta bogini będzie Ciebie wspierać. Jeśli o coś bardzo prosisz, na przykład modlisz się tutaj, modlisz się o sprawy finansowe, żeby się ułożyły,
i za jakiś czas będziesz znajdował, znajdowała monety, to pamiętaj, że ta przewodniczka duchowa właśnie Ciebie wysłuchała. I pamiętajcie, jedna szczęśliwa moneta na ten rok zawsze przy sobie, drogie rybki. No pięknie. Wszystkim znakom zodiaku serdecznie dziękuję, że wytrzymaliście. Ola pisze, że jest pod wrażeniem dzisiejszego przekazu. Jeszcze nie ochłonęła. No, inny niż zwykle. No, bo też i święto piękne i bardzo czułe i kobieca. Drogie kobietki, siostry, życzę Wam jeszcze raz wszystkiego cudownego. Wspierajcie drugą kobietę. Wspierajcie też tą kobietę w sobie przede wszystkim. I moc radości i wszystkie kwiaty Holandii dla Was jeszcze raz. Puśćcie dalej, jeśli jest tutaj w Twoim życiu jakaś kobieta, której dobrze życzysz, albo widzisz, że się zagumiła, że potrzebuje rady. Puść, prześlij ten film. Niech otrzyma też trochę wsparcia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia wkrótce.